słowa też powraca. Jesteśmy rozrywani przez tak wiele spraw, nie możemy nadążyć, ale zapraszam Was, zatrzymajcie się na chwilę, aby wejść w cudowny świat tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Będziemy rozważać po fragmencie, w tym filmiku, tylko kilka wersów. Ruach, Duch Boży unosił się nad wodami. Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu zstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd? Niesiony dokąd? To pytanie do potoku jest pytaniem do całego stworzenia, do biegu jego historii, która toczy się coraz szybciej. Papież mówi najpierw o milczeniu przedwiecznego słowa wobec mówiącego stworzenia. Stworzenie przemawia również w sposób milczący. Milczenie jest tłem całego poematu papieskiego i nie sposób wejść w niego, w jego treść, zrozumieć go, dostrzec jego piękno, jeśli nie uzyskasz wewnętrznego milczenia w swoim własnym sercu. Potok wstępujący z góry, niesiony w dół swoim własnym prądem, jest obrazem przemijania. Dokąd jest niesiony potok? Dokąd jesteś niesiony Ty? Te pytania będą przedmiotem medytacji w następnych fragmentach. Teraz zapraszam Cię do posłuchania jeszcze raz dzisiejszego fragmentu. Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu zstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem, niesiony dokąd?